Konferencja 20 lat działalności Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rzecz rozwoju północno-wschodniej Polski odbyła się dziś w mieście. Udział w niej wzięli m.in. Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów, Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, posłowie i senatorzy, przedstawiciele władz samorządowych i firm działających w strefie. W strefie działa ponad 200 inwestorów w ramach 18 podstref zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Od początku istnienia przedsiębiorcy stworzyli w niej ponad 10 tysięcy nowych miejsc pracy. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała jako jedna z pierwszych stref, gdzie udzielano ulg podatkowych. Suwalszczyzna ma ogromne możliwości rozwoju, powiedział dziś Radiu 5 wicepremier Morawiecki. Suwalska Strefa Ekonomiczna teraz się bardzo ładnie rozpędza. Te 3 miliardy, które w ciągu 20 lat zostały zainwestowane, myślę, że teraz w ciągu najbliższych kilku lat uda się podwoić. Ten region ma ogromne możliwości rozwojowe, nie tylko przepiękne walory krajobrazowe, turystyczne, ale przede wszystkim to, co się dzieje tutaj na Suwalszczyźnie i w innych miejscach, chociażby na Podkarpaciu, w Rzeszowie, potwierdza, że tylko kiedy doprowadzimy infrastrukturę, kiedy skoncentrujemy nasze wysiłki na tych regionach, to udaje się tutaj również przyciągnąć nowy biznes i nowych przedsiębiorców. Jarosław Zieliński życzy, aby strefa przyniosła jak najwięcej korzyści. Życzę, żeby ona przynosiła w najbliższym czasie jak największe efekty i żeby ludziom dzięki niej, także dzięki inwestującym w jej obszarze przedsiębiorcom, żyło się po prostu coraz dostatniej, coraz lepiej, bo naszym wspólnym celem jako władzy publicznej, jako obywateli przecież jest zawsze to, żeby podnosić na wyższy poziom życia gospodarczego, poziom życia społecznego. Tego życzę, powodzenia i gratuluję tego, co mamy. Cieszy to, że strefa tak prężnie się rozwija, powiedział Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk. Dwudziestolecie strefy ekonomicznej. Ta strefa ekonomiczna od czterech lat rozwija się bardzo prężnie. Były różne momenty w historii strefy. Były takie momenty słabsze, kiedy trzeba było ze strony samorządu wspierać te przedsięwzięcia, które tam strefa realizowała. Przede wszystkim pomagać i nawet finansowo poprzez odbiór infrastruktury, która obciążała funkcjonowanie strefy ekonomicznej. I dzisiaj możemy powiedzieć, że i strefa jest bogatsza, i przedsiębiorców więcej, że to się wszystko pięknie rozwija. Strefa oczywiście urosła tutaj w Suwałkach, bo najpierw było 116 hektarów, teraz 164, a generalnie strefa to 18 podstref, wiemy doskonale, ale ta nasza suwalska podstrefa jest największa obszarowo i zatrudnia największą liczbę pracowników, bo ponad 3 tysiące, nie? I to bardzo cieszy.